Jam jest tej siły cząstką drobną, co zawsze złego chce i zawsze sprawia dobro. Johann Wolfgang von Goethe. Faust. Czy to jest ten region, ta gleba, ten klimat, więc zgubiony archanioł? To oszustwo, że musimy zmienić się dla nieba, ten smutny mrok na to niebieskie światło. Niech tak będzie, skoro ten, który teraz jest suwerenem, może decydować i mówić, co będzie słuszne. Najdalej od niego jest najlepsze, kogo powód uczynił równym. Siła to uczyniła najwyższa ponad swoimi równymi. Żegnaj szczęśliwe pola, tam, gdzie radość zawsze mieszka. Witaj grozy, witaj piekielny świat i ty najgłębszy wzgórze, przyjmij swojego nowego właściciela. Uważany przez wielu za jeden z najbardziej niezwykłych poematów, jakie kiedykolwiek napisano w języku angielskim, Raj utracony Johna Miltona to epos, który splatuje dwie narracje. Misternie rozwija biblijną opowieść o zejściu Adama i Ewy z łaski i wygnaniu z ogrodu Eden wraz z sagą Lucyfera, który wraz z innymi upadłymi aniołami stara się ustanowić nowe miejsce zamieszkania po wyrzuceniu z nieba. Aby zapewnić szerszą perspektywę, John Milton, urodzony w 1608 roku, był angielskim poetą, który żarliwie bronił wolności słowa i prasy, zasad, które niezaprzeczalnie przenikają jego twórczość literacką. Uważa się, że jego niechęć do monarchii była siłą napędową sympatycznego przedstawienia szatana w jego twórczości, zagłębiając się w narrację postaci, zamiast po prostu określać ją jako złowrogą. Raj utracony, pierwotnie opublikowany w 1667 roku, w 10 księgach przeszedł rewizję w 1674 roku, rozszerzając się do 12 ksiąg. John Milton jest jednym z największych angielskich poetów w historii, a jego opus magnum, Raj utracony, jest uznawany za szczyt jego literackich osiągnięć. Zdając sobie sprawę, że zagłębienie się w historię i poezję sprzed wieków może czasami stanowić wyzwanie, przedstawiam krótkie streszczenie Raju utraconego Johna Miltona w prostym internetowym stylu, mając na celu zapewnienie jasności dzięki animacji i miejmy nadzieję tym samym rozrywki. Ale zanim zaczniemy, napiszcie proszę w komentarzu, czy uważacie, że Raj utracony Johna Miltona można uznać jako kanon Biblii, czy raczej tak jak w przypadku Dantego Alighieri, fanowski poemat. Wiersz rozpoczyna się od zwięzłej eksploracji ludzkości i jej sprzeciwu wobec Boga, w szczególności odnosząc się do spożycia przez Adama i Ewę zakazanego owocu z drzewa wiedzy. Mówca Miltona przypisuje pewną winę piekielnemu wężowi, zidentyfikowanemu jako szatan lub Lucyfer, upadły anioł, który wzbudził uczucia nienawiści, zazdrości i zemsty. Szatan, wywyższając się ponad swoich rówieśników i postrzegając swoją chwałę jako równą chwale Boga, inicjuje wojnę w niebie, której kulminacją jest wrzucenie go i jego zwolenników do ognistego dołu. Tą część historii większość z was już raczej zna. Upadli aniołowie budzą się w jeziorze ognia w Tartarze, synonimie piekła, gdzie wiążą ich adamantynowe łańcuchy. Po przebudzeniu szatan opisuje swoje ponure otoczenie. Loch otoczony płomieniami ze wszystkich stron, przypominający wielki piec. Jednak pośród tych płomieni nie ma oświetlającego światła. Zamiast tego panuje ciemność, widoczna i namacalna. Zbuntowane anioły znajdują się w więzieniu w całkowitej ciemności, a ich los celowo oddala się od Boga i niebiańskiego światła. Milton po mistrzowsku kontrastuje różnice między tymi dwoma światami. Podczas gdy niebo jest wyobrażane jako świetliste królestwo na niebie, miejsce, w którym budzi się szatan i jego upadłe anioły, jest opisywane jako loch, ta otchłań, w której panuje tylko ciemność. Więzienie dostosowane do buntowników. Poemat rozpoczyna się, gdy obok szatana stoi jego zastępca, Belzebub. Pomimo tragicznych okoliczności, w jakich się znaleźli, szatan nie ma wyrzutów sumienia z powodu buntu przeciwko Bogu. Raczej postrzega ten czas jako okazję do przegrupowania się przed rozpoczęciem kolejnej ofensywy. Belzebub wykazuje jednak sceptycyzm po tym, jak był świadkiem ich początkowej porażki, kwestionując możliwość pokonania Boga. Szatan, niezrażony, sugeruje nowe podejście.
uznając wiele ukochanych stworzeń Boga, proponuje zepsucie ich mocami i pokusą zła. Szatan przedstawia filozofię obejmowania złej woli, stwierdzając, że ich jedyną rozkoszą jest utrwalenie zła, ponieważ sprzeciwia się ono boskiej woli, której się opierają. Jeśli Bóg w swojej opatrzności stara się wyprowadzić dobro z ich zła, ich zadaniem jest wypaczenie tego zamiaru i dalsze znajdowanie środków zła w dobru. Zamiast angażować się w kolejną bezpośrednią bitwę w niebie, szatan zaleca wojnę zastępczą. Konflikt umiejscowiony w połowie drogi między niebem a piekłem, wykorzystujący ulubione stworzenia Boga. Mając gotowy plan, dwaj aniołowie rozpościerają skrzydła i odlatują z nad rzeki ognia. Niektórzy twierdzą, że nie uwolnili się z łańcuchów, ale pozwolono im odejść, ponieważ nie była to zamierzona kara od Boga. Wznosząc się nad ziemią, szatan i jego upadli towarzysze dochodzą do wniosku, że lepiej jest rządzić w piekle, niż służyć w niebie. Po dotarciu do Królestwa Ziemskiego, szatan zwraca się do swoich upadłych aniołów, zachęcając ich do działania. Przemowa odnosi pożądany skutek, budząc upadłe anioły ze snu. Gromadzą się wokół szatana, który ujawnia, że zostali usunięci z Księgi Życia i innych niebiańskich zapisów. Jednak nie wszystko jest stracone, ponieważ te demony, nawet te upadłe, mogą być czczone jako bogowie w oczach ludzkości. W trakcie swojego przemówienia szatan przedstawia jeszcze kilku upadłych aniołów, którzy stali się demonami, w tym Molocha, króla składania ofiar z ludzi i lubieżnego Beliala. Pod koniec przemówienia szatan przekształcił tysiące rannych i rozczochranych aniołów w armię, która ponownie wierzy w sprawę. Zamiast wstydzić się swoich czynów, szatan namawia ich, by zaakceptowali swoją z natury złą naturę i byli dumni z demonów, którymi się stali. Postanawiają założyć nowy dom w piekle i upamiętnić tę okazję, budując wielką świątynię w mieście zwanym Pandemonium. Nazwa pochodzi od greckiego oznaczającego wszystkie demony i łacińskiego odnoszącego się do wszystkich duchów. Pandemonium wyłania się jako centralne miejsce spotkań, w którym wszystkie demony zbierają się w celu uzyskania porady. Podczas początkowego zgromadzenia szatan szczerze zwraca się do swoich rówieśników, uznając ogromne wyzwanie, jakim jest odzyskanie nieba. Otwiera głos, aby każdy mógł wyrazić swoje opinie, a Moloch zajmuje pierwsze miejsce. Moloch opowiada się za bezpośrednim podejściem, otwartą wojną, sugerując oblężenie nieba przy użyciu nowo odkrytej broni piekielnej. Napędzany zemstą i gniewem, Moloch postrzega los w piekle jako ostateczne cierpienie, odważnie opowiadając się za uderzeniem, gdy niebo najmniej się tego spodziewa. Dla niego ten plan nie ma żadnych wad. Tak czy inaczej, uwolnią się z piekielnych łańcuchów. Po Molochu skomponowany Belial prezentuje odmienny punkt widzenia. Twierdzi, że ich kara może się pogorszyć, jeśli przypuszczą kolejny atak na niebo. Belial sugeruje bardziej cierpliwe podejście, czekając na rozpoznanie Bożych planów, a następnie odpowiednio reagując. Niekoniecznie opowiadając się za pokojem, Belial proponuje strategię obserwacji. Następnie do akcji wkracza Mammon, w przeciwieństwie do Molocha, powstrzymuje się od wzywania do wojny, ale przyznaje, że nigdy więcej nie podporządkuje się Bogu. Mammon wydaje się pogodzony z faktem, że ich przyszłość leży poza sferą poddaństwa boskości. Mammon opowiada się za przemysłem, podkreślając wolność, jaką mają w piekle. Proponuje, że pracując razem mogą przekształcić piekło w królestwo tak wspaniałe jak niebo. Pomysł ten spotyka się z aplauzem i zyskuje znaczne poparcie innych demonów. Ostatni mówca, Belzebub, podziela pragnienie Mammona, aby uwolnić się od niewoli Boga. Belzebub opowiada historie zasłyszane w niebie o nowym świecie zamieszkanym przez rasę ludzi, którą Bóg kocha nawet bardziej niż anioły. Sugeruje zemstę poprzez zepsucie i zniszczenie tych ludzi, unikając potrzeby kolejnej wojny. Propozycja Belzebuba zyskuje jeszcze większe poparcie niż Mammona. Kiedy głosy zostają oddane, to właśnie plan omówiony przez Belzebuba i szatana zostaje wybrany jako ich sposób działania. Zgłaszając się na ochotnika do opuszczenia piekła i poszukiwania ziemi obiecanej, szatan odchodzi, pozostawiając radę, aby ponownie zebrać się i opracować strategię budowania piekła w królestwie zdolnym rywalizować z niebem. Z szatanem na swojej misji rada staje przed trudnym wyzwaniem przekształcenia piekła.
Szatan w końcu dociera do bram, których jest w sumie 9. 3 wykonane z mosiądzu, 3 z żelaza i 3 z adamantynu. Bram tych strzegą dwie postacie w oddali. Kobieta z dolną połową węża otoczoną sforą psów i druga spowita ciemnością. Te postacie to grzech i śmierć. Konfrontując się z kobietą, szatan żąda przejścia, ale sprawy przybierają dziwny obrót. Pyta, czy zapomniał, kim są, ujawniając, że są jego dziećmi. Grzech zrodzony z jego działań jako anioła i śmierć zrodzona z grzechu po zapłodnieniu przez szatana. Grzech z kolei został zapłodniony przez śmierć, rodząc stado psów, które ją dręczą. Dzieci te są odpowiedzialne za strzeżenie bram piekieł i posiadanie kluczy potrzebnych do ich otwarcia. Szatan zdaje sobie sprawę, że może przekonać swoje dzieci do przyłączenia się do jego sprawy. Po nakreśleniu planu zemsty na Bogu, szatan z powodzeniem przekonuje swoje dzieci. Grzech używa kluczy, aby odblokować bramy piekła. Przed nim jest tylko ciemność, ale szatan decyduje się opuścić piekło i leci prosto do ciemności. Złapany przez burzę, spada przez niebo, aż łapie przejażdżkę na chmurze. Lecąc na oślep w kierunku hałasu, który słyszy, znajduje się w obecności chaosu i nocy, władców tej ciemnej otchłani. Zapewniając ich, że nie ma złych zamiarów, ponownie wyjaśnia swój plan i szuka pomocy w odnalezieniu nowego świata. W tym momencie narracji szatan proponuje chaosowi, że poprzez zepsucie nowo stworzonego świata złem, chaos może również swobodnie panować. Przekonany tym chaos wskazuje lokalizację nowego świata, a szatan zakłada, że jest to przepowiedziana ziemia, stworzona przez Boga dla ludzkości. Grzech i śmierć podążają za szatanem, tworząc most z piekła do nowego świata, ułatwiając demonom podróżowanie między dwoma światami. W księdze trzeciej perspektywa przenosi się do nieba, gdzie Bóg obserwuje wszystko, co się dzieje. Widzi podróż szatana na ziemię i przewiduje upadek człowieka z powodu wolnej woli, którą mu dał. Pomimo zbliżającego się zepsucia i upadku, Bóg uznaje, że to wolna wola miłości odróżnia ludzi od aniołów i innych jego stworzeń. Wracając do szatana, który przybył na ziemię, napotyka ogromną bramę ze schodami, które jak przypuszcza, łączą ziemię z niebem. Zazdrosny o Boże stworzenie, szatan jest przyciągany do słońca i napotyka anioła na wzgórzu, którego rozpoznaje jako archanioła Uriela. Przybierając postać cherubina, szatan podchodzi do Uriela i kłamie, twierdząc, że właśnie zstąpił z nieba, ciekawy nowego świata i jego mieszkańców. Uriel, nie mogąc dostrzec przebrania szatana, wita anioła z radością, myśląc, że ktoś zstąpił z nieba z zainteresowaniem poznania nowo stworzonego świata. W chwili niczego nie podejrzewającego zaufania Uriel pokazuje nawet szatanowi raj, w którym przebywają Adam i Ewa. Szatan wyraża wdzięczność Urielowi za podzielenie się swoją wiedzą, a następnie odlatuje w dal, lądując na górze Nipates, aby kontemplować nadchodzące zadanie. Piękno Edenu i raju przywołuje wspomnienia jego niewinnej przeszłości w niebie. W środku wewnętrznej walki, bez jego wiedzy, archanioł Uriel obserwuje. Szatan kwestionuje możliwość pokuty i powrotu do nieba, ale dochodzi do wniosku, że nigdy nie będzie tak samo, wierząc, że przekroczył punkt odkupienia. Jego jedyną realną drogą naprzód jest trzymanie się planu szerzenia zła i grzechu w raju. Uriel, zauważając wieloraką ekspresję cherubina i gwałtowne zmiany w zachowaniu, staje się podejrzliwy, ponieważ cherubiny są zazwyczaj radosnymi istotami. Podejrzewając oszustwo, Uriel udaje się do nieba, aby poinformować archanioła Gabriela, że jeden z upadłych aniołów mógł odnaleźć Eden. Razem przysięgają znaleźć oszusta do rana. Przezwyciężywszy swoje wątpliwości, szatan decyduje się wejść do Edenu. Najwyższym drzewem w pobliżu jest drzewo życia obok drzewa wiedzy. Przemieniając się w ptaka, szatan przysiada na gałęziach drzewa wiedzy, obserwując różne zwierzęta poniżej. Jego uwagę przykuwają jednak dwa stworzenia stojące pionowo na dwóch nogach. Przepełniony gniewem i zazdrością, szatan przypomina sobie cel swojego przybycia do raju. Obserwując Adama i Ewę, szatan wierzy, że te dwie istoty muszą być nową Obserwując Adama i Ewę, szatan wierzy, że te dwie istoty muszą być nową rasą stworzoną w wyniku jego upadku. Podsłuchuje, jak Adam instruuje Ewę, by była posłuszna Bogu, podkreślając, że ich raj jest możliwy tylko dzięki niemu.
Pomimo pracy, którą muszą wykonywać, Adam postrzega ją jako sposób na swobodne odkrywanie raju. Z jedną tylko zasadą. Nigdy nie jedz zakazanego owocu z drzewa wiedzy. Gdy zapada noc, Gabriel i inni aniołowie zaczynają przeszukiwać ogród. Znajdują szatana, który zmienił przebranie z ptaka na ropuchę i przyprowadzają go przed oblicze Gabriela. Gabriel natychmiast dostrzega przebranie, rozpoznaje szatana i żąda poznania jego celu w ogrodzie Eden. Szatan twierdzi, że nie ma złych zamiarów i twierdzi, że nie ma powodu, by podejrzewać inaczej. Nieprzekonany Gabriel odmawia dalszych kłamstw szatana i grozi, że odeśle go z powrotem do piekła, jeśli się nie przyzna. Zamiast przyznawać się do winy, groźba ta doprowadza szatana do furii, do tego stopnia, że dochodzi do fizycznej konfrontacji. Gdy obaj aniołowie przygotowują się do konfliktu, przerwa im para złotych łusek, znak z nieba. Uznając siłę swoją i Gabriela, szatan interpretuje pojawienie się złotych łusek jako znak, że nie może wygrać zbliżającej się bitwy, co skłania go do podjęcia decyzji o ucieczce. W Księdze Piątej rozwija się interakcja między Adamem i Ewą, w której Ewa opisuje sen, który miała. W tym śnie słyszy głosy emanujące z drzewa wiedzy i widzi to, co uważa za anioła jedzącego owoce z drzewa. Anioł zachęca Ewę do skosztowania owocu, sugerując, że może stać się boginią wśród bogów. Zanim Ewa może skosztować owocu, anioł znika, a ona budzi się ze snu. Adam, choć zaniepokojony, uspokaja Ewę, że był to tylko sen, a nie wskazanie przyszłości, podkreślając, że podobnie jak on, posiada wolną wolę, dar od Boga. W tym momencie Bóg jest w pełni świadomy planu szatana, ale wierzy w korzystanie z wolnej woli przez swoje ludzkie stworzenie. Bóg posyła archanioła Rafaela, polecając mu udać się do Edenu i wyjaśnić, dlaczego owoc jest zakazany lub przynajmniej wyjaśnić różnicę między ziemskim a niebiańskim pokarmem. Wyjaśnienie Rafaela służy jako kluczowe wyjaśnienie dla Adama i Ewy, zapewniając, że są świadomi konsekwencji korzystania z wolnej woli poprzez jedzenie z zakazanego drzewa. Adam dowiaduje się od Rafaela o różnicach i konsekwencjach związanych z nieposłuszeństwem i oczekuje się, że przekaże te informacje Ewie. Kiedy Adam pyta, dlaczego jakiekolwiek stworzenie Boże miałoby dobrowolnie być mu nieposłuszne, Rafael odpowiada ostrzegawczą opowieść o upadku szatana z łaski. Niebo, niegdyś miejsce pokoju, doświadczyło zamieszania, gdy Bóg ogłosił stworzenie syna, który będzie rządził obok niego. Jeden z aniołów, niezadowolony z tej decyzji, wyraził frustrację i gniew. Pozbawiony niebiańskiego imienia za nieposłuszeństwo, anioł ten stał się znany jako szatan. Szatan, niegdyś jeden z najbardziej lojalnych aniołów Boga, zbuntował się, przekonując 1/3 aniołów, by przyłączyli się do niego w kwestionowaniu rządów nieba. Abdel, zbuntowany anioł, ostatecznie uznał daremność walki i szukał Bożego przebaczenia, które zostało mu udzielone, demonstrując możliwość odkupienia dla tych, którzy go szukają. Dyskusja ta rozciąga się na Księgę VI, w której Rafael zagłębia się w więcej szczegółów na temat wojny w niebie. Kończy się, gdy Rafael informuje Adama, że szatan i inni upadli aniołowie już zaczęli knuć upadek ludzkości. Rafael zachęca Adama i Ewę, aby byli ostrożni i bali się szatana, ale także zachęca ich, aby byli wystarczająco odważni, aby oprzeć się ścieżce grzechu, którą chce ich poprowadzić. W Księgach 7 i 8 Adam pyta o stworzenie świata, a Rafael zgadza się wyjaśnić. Po upadku szatana i zbuntowanych aniołów, Bóg starał się wypełnić pustkę, tworząc ziemię w pustej części wszechświata pozbawionej życia. Jeśli ludzkość okaże posłuszeństwo i wiarę w Bożą wolę, nadejdzie dzień, w którym ziemia i niebo staną się jednym. Dyskusja kończy się powrotem Rafaela do nieba. W Księdze 9 szatan powraca do ogrodu Eden, unikając czujnych aniołów, przebierając się za węża. Kiedy Adam i Ewa budzą się następnego ranka, postanawiają wykonać oddzielne zadania, aby skuteczniej zakończyć pracę. Korzystając z okazji, szatan znajduje Ewę samą i woła ją, uwodząc ją, twierdząc, że zakazany owoc dał mu intelekt i zdolność mówienia. Pomimo świadomości, że owoc jest zakazany, Ewa próbuje oprzeć się pokusie węża. Szatan jednak schlebia jej komplementami na temat jej urody i pyta, dlaczego Bóg miałby zakazać owocu, chyba że posiadałby on jakąś moc, którą chciałby zatrzymać dla siebie.
Ulegając pokusie, Ewa zrywa jabłko z drzewa, myśląc, że niektóre owoce nie mogą wyrządzić żadnej szkody i że ostrzeżenia Adama były przesadzone. Biorąc kęs, początkowo czuje się ożywiona, ale wkrótce doświadcza okropnego uczucia natychmiastowego żalu. Nie wiedząc, co robić, Ewa szuka Adama, mając nadzieję, że przekona go do zjedzenia owocu, aby zapewnić, że spotka ich ten sam los. Kiedy Adam słyszy wyjaśnienie Ewy, staje przed prostym wyborem. Jeśli chce pozostać z Ewą, musi również spożyć owoc. Adam zjada owoc, doświadczając początkowo jego pozytywnych skutków. Oboje angażują się w intymne relacje i zasypiają pod drzewem. Po przebudzeniu są przytłoczeni poczuciem winy i wstydu, zdając sobie sprawę, że mogli utracić swój raj na zawsze. Przykrywając swoje nagie ciała liśćmi, zwracają się przeciwko sobie, obwiniając się nawzajem za upadek z łaski. W Księdze 10 aniołowie powracają do nieba, aby poinformować Boga o wydarzeniach w ogrodzie, ale on jest w pełni świadomy. Obserwował całą próbę. Pomimo próby podzielenia się przez aniołów winą za niepowodzenie w powstrzymaniu szatana, Bóg uwalnia ich od winy, ponieważ pozwolił na rozwój wydarzeń. Bóg postanawia zesłać swojego syna na ziemię, aby ukarać grzeszników. Po jego przybyciu pyta Adama i Ewę o to, czy jedli z zakazanego drzewa. Adam przyznaje się do zjedzenia owocu po tym, jak Ewa mu go dała, podczas gdy Ewa wyjaśnia, że została oszukana przez węża. Syn każe wszystkie trzy strony, przeklinając węże, aby czołgały się po ich brzuchu, zażądając poród i poszukiwanie pożywienia dla dzieci Adama, wprowadzając ból porodowy dla dzieci Ewy i poddając je poddaniu mężom. Jednak nasienie Ewy ma dokonać zemsty na wężu. Zwycięski szatan udaje się z powrotem do piekła, gdzie czeka na niego śmierć i grzech. Wierząc w swojego ojca, ukończyli już tworzenie mostu, dzięki czemu podróż z piekła na ziemię jest znacznie szybsza. Gdy szatan opuszcza raj, jego dzieci gratulują mu na obrzeżach. Grzech przysięga zepsuć umysły ludzkości, a śmierć zobowiązuje się zainfekować wszystkie żywe istoty, powodując ich śmierć. Po powrocie szatana do pandemonium, woła on, oczekując wiwatów za swoje zwycięstwo. Spotyka się jednak z nieoczekiwanym przyjęciem. Nie ma wiwatów, a jedynie syczenie. Wszystkie demony zostały za karę przemienione w węże. Piekło jest teraz wypełnione drzewami rodzącymi owoce, ale za każdym razem, gdy węże próbują je zjeść, owoce zamieniają się w popiół. Zgodnie z obietnicą złożoną ojcu, grzech i śmierć przybywają na ziemię. W Księdze 12 Bóg informuje swoich aniołów, że grzech i śmierć pozostaną na ziemi aż do dnia sądu, po którym muszą powrócić do piekła i stawić czoła w wiecznej karze wraz ze swoim ojcem. Ponadto Bóg oświadcza, że ziemia nie będzie już doskonałym rajem, a ludzie będą cierpieć z powodu ekstremalnych warunków pogodowych. Zwierzęta zwrócą się przeciwko sobie, a niektórzy będą postrzegać Adama i Ewę jako pożywienie. Archanioł Michał otrzymuje zadanie wypędzenia Adama i Ewy z Edenu. Chociaż nie mogą już mieszkać w raju, Bóg zapewnia Adamowi i Ewie, że jeśli będą prowadzić uczciwe i moralne życie, po śmierci połączą się z nim w niebie. Poruszony ich wyrzutami sumienia, Bóg postanawia, że jego syn będzie orędownikiem ludzkości i ostatecznie zapłaci za ich grzechy. Zanim Michał wypędził Adama i Ewę, pokazał Adamowi przyszłość ludzkości, w tym wydarzenia prowadzące do wielkiego potopu. W Księdze 12 Michał omawia przyszłość ludzkości po potopie, zapewniając Adamowi ulgę, zapewniając go, że pomimo grzechu odkupienie zawsze będzie możliwe. Adam i Ewa są eskortowani do bram raju, do nowego świata, rozumiejąc, że chociaż raj mógł zostać utracony, nadzieja wciąż pozostaje. To tyle, jeśli chodzi o raj utracony Johna Miltona. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie o tej wersji historii Lucyfera oraz czy chcielibyście, abym omówił drugą część, Raj Odzyskany. A jeśli masz pomysł na następny odcinek, pisz. Do widzenia.